Dobra, a więc dzień dobry moi drodzy, do kompletu Walkmanów, które były na moim kanale, dołączyło jeszcze Radejko, tak, mój stały widz. Podesłał mi takie radio, żeby sprawdzić, bo podobno to Radejko wciąga kasety i w ogóle tam coś nierówno, magnetofon pracuje. Radio Kech P2030R, tak, radio samochodowe. Trochę radyjek samochodowych na moim kanale było, więc myślę, że i to ujarzmimy. Dobra, ja nie przedłużam. Kto ma ochotę, zapraszam do obejrzenia. Generalnie radio działa. Tak, podłączyłem sobie pod zasilacz regulowany. Muszę tutaj poprawić wtyczkę, bo ja to podłączyłem na kablach. No. O, zobaczcie, ono się włącza, tak wygląda. Tak, fajnie buja wskaźnik wysterowania. Zobaczcie, na przykład wezmę sobie tam jakąś stację. Tak, no teraz nie skaczę, może jak go wyłączę. Oj, włączę, widzicie? Trochę podskakuje, bo anteny nie ma, to teraz nie będzie działać, ale problem jest z magnetofonem, bo mówię, on podobno krzywo działa i wciąga kasetę. Zaraz zobaczymy. Się kabel wysunął. O, działa. Coś na kablach nie łączyło. Już słyszę, że nam dzisiaj nie przekręca autorewersu. Tak, blokuje i taśma. O, widzicie, jak ładnie została zmielona. O. I to jest cały problem tego magnetofonu, więc dobrze, że taśma nie nagrana tak przeze mnie, więc zaraz będziemy patrzeć, co tu mu zawiniło, tylko muszę wypruć taśmę. Dobra, słuchajcie, może tak, wypruję to, otworzę najpierw tą klapkę tutaj, tak, i wypruję tą taśmę, bo nie chcę jej zerwać mimo wszystko. Spróbuję wypruć tą taśmę. Już jak będzie radio otwarte, tak, tu podważamy zatrzaski, o, i ładnie nam wyszło i się taśma zablokowała na rolce, zobaczcie, o, tu się zablokowała taśma, tak, dobra, udało mi się, słuchajcie, wyplątać z tej rolki tą kasetę. Tak, ale poszarpał ją całkowicie. Dobrze, że to jest taśma jakaś na tak zwane straty. Tak, to ja sobie przytnę to, jak już będę po sprawdzeniu, co tu się dzieje. I po prostu tą taśmę wezmę i naprawię. Chyba ją przewinę, żeby nam trochę się rozruszała, ale wsadźmy ją jeszcze raz, tak, tylko teraz ją wyciągniemy jakoś wcześniej i zobaczmy, dlaczego on w ogóle tak jakoś tą taśmę ciągnie. Czułem i zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Okej, czyli coś tu nie łączy. O, widzicie, zbiera, czemu nie kręci. Ale znowu nam wciągnął, czyli nie kręci nam ta rolka. Tak, nie kręci jedna z rolek i nie działa przewijanie. Być może prawdopodobne, że pasek może być rozsypany. Tak, więc zaraz będziemy tu zaglądać. Być może rozbierzemy to radio, tak, i zobaczymy, co tu mu dolega. Dobra, wyłączyłem już zasilanie i teraz tak, zaczniemy sobie od odkręcenia mechanizmu. Jak widać, że nie grzebane od lat, bo śrubki przykręcone prawie na stałe. Tak, odkręcamy cztery śruby i powinno nam to zejść.
mocno przykręcone. Tu jeszcze chyba z tego co widzę albo AUX jest, albo możliwość podpięcia zmieniarki na płyty. Też przydatna rzecz. Dobra, tu są cztery śruby. O. Scalak jest, tak, końcówka mocy. Nie jakieś TDA. Albo jakieś inne. Dobra, cię. I tu jeszcze jeden. O. Dobra, magnetofon z autorewersem. Tak. Z głowicą, które sobie skacze w zależności od... przełącza w zależności od tego, co jest tam. Który kierunek jest wybrany. Tak, oczywiście sterowanie klawiszami, niemiękka mechanika, tak jak wam ostatnio w tych amerykańskich radiach pokazywałem, AKD, tak, zupełnie innej firmy. Dobra, to leci teraz tak, odkręcamy mechanizm od reszty blachy, tak, tu są pokazane śrubki i ponumerowane, więc fajnie, cztery śruby i zobaczymy, co go tam boli. I tu druga jest taka zawleczka. Trzeba ją też wyciągnąć. Tak. I tu trzeba kolejną zawleczkę podgiąć. Dobra. Zapamiętać, jak te kable idą. O. I mamy, słuchajcie. O. I mamy jeden pasek. Tak. A drugi pasek. Drugi pasek jest pęknięty. Już mamy przyczynę, dlaczego nie działa nawijanie taśmy. Zobaczcie, jaki w ogóle długi pasek napędowy. Zobaczcie, mówi się, że te paski napędowe w radiach samochodowych nie są jakieś bardzo złe. Tak, i one nie parcieją. Rzeczywiście on jest tak napięty. Zobaczcie, że w ogóle nie ma ślizgu. Nie ma oporu, więc może go zostawimy tutaj i zmienimy tylko pasek do wijania. Tak, i przesmarujemy mechanikę. Ale to zobaczymy. Na razie chcę się dostać tam do tej mechaniki, jak się uda, i spróbujemy ją może nasmarować. Dobra, tu ze specjalnie nie ma co czyścić, tak. No, tu jest czysty ten mechanizm. Trzeba go tylko podsmarować delikatnie smarem. Tak. I sprawdzimy. Jak zamontujemy pasek, dobierzemy jakiś pasek napędowy, to zobaczymy, czy to, czy to jeszcze gdzieś tam. No, jak tak patrzę na te zębatki, to one nie są jakieś bardzo wysłużone, tak? Gorzej będzie z pasowaniem tych trybów, bo może gdzieś tam przeskoczył tryb, nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Dobra, i tak, przesmaruję jeszcze tą zębateczkę dokładnie. Tak. Dobra, tu damy trochę smaru. Tak. Dobra, i teraz bierzemy się za... Tak, przyczyściłem ten fragment mechanizmu na tej drugiej jakby ścieżce, tak, bo tutaj jest na dwóch ścieżkach, jest tu na ścieżce, tak, tam w radiu są dwie rolki i tu ta blaszka ma cały ten, to mocowanie tych rolek do wijania i tak dalej, tak, więc to trzeba przesmarować też. Odcinek o smarowaniu, dużo tu do roboty nie będzie. Mam nadzieję, że chociaż zadziała po złożeniu, bo ten mechanizm przerażająco wygląda na pierwszy rzut oka. Dobra. Dobra, słuchajcie. I teraz tak. Jako, że pasek fabryczny był pęknięty, ja nie wiem w ogóle w sumie, czy fabryczny, bo on jest grubszy niż oś silnika i koło pasowe. Ale skoro to był, to pewnie grubszy. Dobra, dobrałem, słuchajcie, dwa. Tak, ten jest za duży, bo on się ślizga delikatnie, więc dobierzemy sobie ten malutki.
Ten malutki będzie tu pasował i grubością idealnie, bo to jest jedyneczka. Tak, i jak widzicie, będzie pasował idealnie na kółko. Dobra, i zaraz sobie ten mechanizm poskładamy. Słuchajcie, założę chyba ten pasek, co był. Co prawda zaraz mnie zjedziecie. Wiesz, jakim długi jest, jak gramofonowy. Ale powiem wam tak, te paski w tych magnetofonach samochodowych, one są na tyle wytrzymałe, że po prostu, no jakby to powiedzieć, szkoda go wymieniać, bo jeżeli ja mam wymienić na jakiś, który będzie bujał dźwiękiem, tak, i pęknie za jakiś czas zamiennik, albo spadnie, zsunie się, nie wiem, cokolwiek, to ja już wolę ten pasek, o, ja już wolę ten pasek założyć, który był, o, zobaczcie, bo on ma, on nie ma luzu, w ogóle żadnego luzu, i mieć spokój, tak? Nie wiem w sumie, jak oni to robili, że te paski samochodowe były lepsze, to już wasz, zostawiam wam do dyskusji, tak, piszcie w komentarzach na Facebooku, może ktoś mi powie, jak to ludzie robili kiedyś w tych fabrykach. Dobra, słuchajcie, próbuję jakoś wykminić, rozkminić ten mechanizm, który tu jest. Tak, zobaczcie, na razie tą zapadkę jakoś próbuję tu ustawić. Ale tak nie do końca kumam na razie, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś poskładać. Tu wypadła jakaś część. No, prawdopodobnie z tego. Tak. Tu w ogóle zobaczcie, jak ciekawy jest ten pasek nałożony, bo on idzie tu do silnika, ten główny, leci przez napinacz do rolki i wraca sobie kołem tym pomocniczym, tak, wraca sobie do silnika. Dobra, zakładamy to. Tak, przykrętka na trzy śruby. Zaraz sprawdzimy pod zasilaniem, czy to chodzi, czy nie chodzi, jak to chodzi. Mam nadzieję, że żadne tryby nie popękają. Dobra, tu jeszcze wymontowałem z jakiegoś starego mojego mechanizmu, tak, na części wymontowałem sprężynę, która tutaj była rozciągnięta i może dlatego też nie trybił i wciągał taśmę, bo sprężyna wyciągnięta, to i ta może być przyczyna. I zobaczcie, podłączyłem go tak wstępnie, jak na razie. I tak będziemy się bawić w czyszczenie jeszcze. No dobra, wrzucamy taśmę. I kręci, słuchajcie, kręci taśmą. Widzicie, już nie wciąga. Kręci obie rolki, tak, teraz zaczynamy odwracanie, w tą idzie, w tą też, fajne radio, fajny wyświetlacz ma, idzie ładnie, przewijanie w jedną stronę kręci, stop, w drugą stronę też kręci, jak widzicie, każdą stronę przewija. Tu nawet można zobaczyć, jak ta głowica się fajnie dosuwa. Nie wiem, czy wy to widzicie. Dobra. I myślę, że teraz jak wyjmiemy taśmę, będzie można go przeczyścić. Dobra, słuchajcie. Ostatnia kosmetyka tegoż sprzętu. Czyścimy głowice, rolki i wałki. Tak, już przykręciłem mechanizm do reszty i podłączyłem. Jak widzieliście, wszystko zadziałało. Jednak się udało te nasze zębatki poskładać. Aczkolwiek było ciężko. Ale jak widać,
metodami prób i błędów udało się to poskładać ładnie i zatrybiło. Dobra. Czyścimy. Tak, zobaczymy. O, trochę brudne jest. Dobra, i cóż, i zaraz będzie teścik oficjalny, myślę już, jak to gra. Dobra, i myślę, że możemy sobie założyć obudówkę. Tak, jeszcze sprawdzę, czy wszystko przykręciłem tak, jak być powinno. Tak. I składamy krótki filmik na temat. Będzie, tak, bo w tym radiu dużo nie było trzeba zrobić. Zaraz podłączymy głośnik. Tak, może nie w samochodzie, ale podłączymy sobie może kolumnę głośnikową. I jakby to powiedzieć, sprawdzimy, jak to nam zagra. Dobra, słuchajcie, teścik oficjalny radyjka, tak, podłączyłem pod zasilacz regulowany i pod głośnik. Z góry przepraszam za mój głos, ale jakiś katar mnie złapał i nie chcę puścić. Więc tak, radyjko sobie zaraz włączymy, tak, może być jakiś przestój w głosie, bo nie mam kostki ISO, tak, tylko mam samą tą przedłużkę z kostką do radia i tam czasami te kable, które upchnąłem, wypadają z tej kostki. Dobra, więc tak, włączamy, antena wpięta, tak, jak widzicie, już nam ładnie gra, tak, radio. Można sobie podbić bas. Proszę bardzo. I strojenie radyjka. Zobaczcie, jak nie wyrabia zasilacz przy gasach. Dobra. Strojenie automatyczne. Oczywiście można w pamięć wpisać stację, tak jak widzicie. Tak możemy zrobić i wtedy się widzicie, zapisuje się w pamięci. Tak, drugą. Widzicie, stroi ładnie w górnym paśmie. Mama jest wszystkiego ciekawa, ale inny uczeń. Tak. Ten mały republikanin znowu. Regulacja głosu działa. Z tego co wiem, zamiast jeszcze chyba wyrzucać, ma wejście na zmieniarkę. Mamy zobaczcie basy, tony, tak. Zmiana klimatu. Można sobie ustawić to dodatkowe podbicie, ten kontur. I Katarzyna Dydo. RDS też działa, ale zobaczmy, jak kaseta odtwarza. Wkładamy taśmę. Tak, leci. Jak widzicie, ładnie też można wyłączyć podbicie, włączyć z powrotem. Tak, tu macie informacje drogowe. Dobra, przewijanie. O, i właśnie się wypięło. Wysunął się kabel głośnikowy. Tak, chwila. Teraz wódkę pijesz, śmiejesz się wesoły. Teraz drugą. Jeszcze można chyba zmieniarkę podłączyć, bo jest jakieś gniazdo dodatkowe, ale tego to nie wiem, muszę właściciela podpytać. Dobra, przerzucamy na drugą stronę. Jak widzicie, ładnie nawija, już nie wywleka taśmy. Nie pływa. I w drugą. No więc jak widzicie, wszystko działa. A teraz wam pokażę jeszcze jeden taki tutaj myk. Jak wyciągamy kasetę, o, to radio się wyłącza. Widzicie, ciekawe, czy można to zmienić w ustawieniach,
żeby sobie, żeby można było wyjąć kasetę i żeby to grało, ale też plusik jest taki, że jak włożymy kasetę, tak, i na przykład chcemy na radio się przełączyć, to wciskamy przycisk tutaj wyboru i już możemy się przełączać między źródłami. Też fajne i mało spotykane w takich radiach. Dobra, słuchajcie, jeśli się podobało, to dziękuję Wam za obejrzenie materiału, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.